Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witają Państwa ojciec Zdzisław Klawka i ojciec Marian. Drodzy słuchacze Radia Maria, drodzy widzowie telewizji TRWAM, jesteśmy uczestnikami ważnego wydarzenia pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Turynu. Celem pielgrzymowania Ojca Świętego jest przede wszystkim nawiedzenie i modlitwa przed świętym płótnem Całunem, a drugim to uczczenie dwustulecia świętego Jana Bosko i spotkanie ze Salezjanami. Zechciejmy przenieść się do Turynu, gdzie Ojciec Święty już od wczesnych godzin rannych spotyka się najpierw ze światem ludzi pracy, a obecnie udaje się do katedry, aby oddać cześć świętemu Całunowi, świętemu również miejscu, gdzie ten całun się znajduje, oraz aby pomodlić się przy grobie błogosławionego Piotra Frassatiego. W tej chwili Ojciec Święty podchodzi do świętego całunu, aby oddać mu cześć, aby pomodlić się. Chcielibyśmy wspólnie uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, w tej modlitwie, w tej zadumie nad tajemnicą naszego odkupienia, naszego zmartwychwstania, nad również tajemnicą losów tego świętego płótna. Ojciec Święty w ciszy modli się przed świętym całunem. Exultet, starożytny śpiew wykonywany podczas Wigilii Paschalnych, którego nazwa pochodzi od pierwszych słów Exultet, iam angelicum turba celorum, weselcie się już zastępy aniołów w niebie, sławi noc paschalną jako błogosławioną noc, jako jedyną, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. Zmartwychwstanie naszego Pana dokonało się w ukryciu przed wzrokiem ludzi, pod osłoną nocy, w tajemnicy. I choć ta noc, która tak wiele widziała, minęła bezpowrotnie, to jednak pozostawiła po sobie świadków. Świadków milczących, ale jakże wymownych. Tak o przykrywającym ciało Jezusa grobowym płótnie, całunie turyńskim wyraził się święty Jan Paweł II. W czasie pogrzebu papieża jego twarz także została zakryta jedwabną chustą, co przypomniało o istnieniu innego milczącego i zarazem wymownego świadka tajemnicy, chusty z Manopello. Oba płótna są pod każdym względem niezwykłe. W roku 2010 był tutaj Ojciec Święty Benedykt XVI. Mówił, że można powiedzieć, że całun jest ikoną tej tajemnicy, ikoną Wielkiej Soboty, a więc ikoną szczególnej tajemnicy. Całun jest płótnem grobowym, w które zostało owinięte ciało człowieka ukrzyżowanego, całkowicie odpowiadającego temu, co Ewangelie mówią nam o Jezusie, który został ukrzyżowany około południa i oddał ducha o godzinie 3 po południu. Kiedy nastał wieczór, zważywszy, że był to dzień przygotowania, czyli Wigilia uroczystego szabatu Paschy, Józef z Arymatei, bogaty, cieszący się poważaniem członek Sanhedrynu, odważnie poprosił Poncjusza Piłata,
by mógł pogrzebać Jezusa w swoim nowym grobie, który polecił wykuć w skale niedalekiej odległości od Golgoty. Uzyskawszy pozwolenie, zakupił prześcieradło i po zdjęciu ciała Jezusa z krzyża owinął je tym prześcieradłem i umieścił w tym grobie. Tak mówi Ewangelia Marka, a zgadzają się z nią także pozostali ewangeliści. Od tej pory Jezus pozostał w grobie do świtu dnia po szabacie, a całun turyński ukazuje nam obraz tego, w jaki sposób Jego ciało było złożone w grobie przez ten czas, który wprawdzie był krótki chronologicznie, ale Jego wartość i znaczenie były ogromne, nieskończone. Wielka Sobota jest dniem ukrycia Boga, jak czytamy w pewnej starożytnej homilii. Co się wydarzyło? Dziś na ziemi jest wielka cisza. Wielka cisza i samotność. Wielka cisza, bo król śpi. Bóg umarł w ciele i stąpił, by wstrząsnąć królestwem piekieł. W wyznaniu wiary wyznajemy, że Jezus Chrystus został umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Po chwili modlitwy ojciec święty Franciszek powstał i zbliża się. Do tego świętego płótna. Ojciec święty podszedł już bardzo blisko świętego płótna całunu. Jak najbliżej mógł, tak blisko podszedł i oddaje w dalszym ciągu cześć. Jeszcze podchodzi bliżej, jednak dotyka święte płótno. To święte płótno leży od setek lat w centrum dociekań wielu ludzi. Jest to tajemnicze płótno lniane, które w 1353 roku rycerz Gottfried przywiózł do Francji, twierdząc, że jest to płótno, którym owinięte było ciało Jezusa w grobie. To dzisiejsze spotkanie jest zarezerwowane, przynajmniej tu w katedrze, przed świętym całunem, dla bardzo wąskiej grupy ludzi. Uczestniczą w nim siostry klauzurowe, księża, niektórzy zaproszeni goście, także niektórzy kapłani z diecezji, kapituła katedralna, komisja, która zajmuje się tymi świętymi sprawami, całunem toryńskim, a także niektórzy krewni błogosławionego Piotra Frassatiego, do którego grobu Ojciec Święty podejdzie, i biskupi, a także konferencja episkopatu Piemontu oraz kardynał Poletto. Dlatego nie widzimy zbyt wielkiej liczby wiernych, którzy pozostali na zewnątrz. Jak wiemy, przed przyjściem do katedry Ojciec Święty spotkał się z ludźmi pracy, z pracodawcami. Natomiast teraz w bardzo, bardzo wąskiej grupie ludzi pragnie oddać cześć świętemu płótnu i pragnie się modlić przed tym całunem turyńskim i pragnie również być z tą grupą bardzo
bardzo skromną w tym świętym miejscu. Przed chwilą kamery nam z bliska bardzo dobrze pokazały. Całun jest odbiciem ciała, ale dopiero fotografując negatyw, otrzymano pozytyw. Jak mówi jeden ze znawców tego świętego płótna, na całunie można zobaczyć dwa różne rodzaje śladów. Odbicie ciała, które stanowi negatyw, i plamy krwi, które ukazują się jako pozytyw. Powstały one w wyniku dwóch niezależnych procesów i w różnych czasach. Najpierw plamy krwi, a następnie odbicie ciała. Jak mówi inny profesor, jest to reprodukcja naturalnej wielkości. Przedstawia człowieka, mężczyznę o atletycznej budowie ciała i wysokości 178 cm wzrostu, która nie jest czymś wyjątkowym dla osób pochodzących z południowego regionu Morza Śródziemnego. Samo płótno ma wymiar ponad 4 metrów długości i nieco ponad 1 metr szerokości. Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy był tu w roku 2010, powiedział, że w naszych czasach, zwłaszcza po przekroczeniu ubiegłego stulecia, ludzkość stała się szczególnie wrażliwa na tajemnicę Wielkiej Soboty. Ukrycie Boga jest częścią duchowości współczesnego człowieka w sposób egzystencjalny, niemal nieświadomy, jako pustka w sercu, która coraz bardziej się rozszerzała. Pod koniec XIX wieku Nietzsche pisał: Bóg umarł i my go zabiliśmy. To słynne stwierdzenie, jeśli przyjrzymy się mu bliżej, jest niemal dosłownie wzięte z tradycji chrześcijańskiej. Często je powtarzamy w czasie drogi krzyżowej, być może nie zdając sobie w pełni sprawy z tego, co mówimy. Po dwóch wojnach światowych, łagrach i gułagach, Hiroshimi i Nagasaki, nasza epoka stała się w coraz większym stopniu jakąś Wielką Sobotą. Ciemność tego dnia rzuca wyzwanie wszystkim, którzy pytają się o życie. W szczególności rzuca wyzwanie nam, wierzącym. Również my mamy do czynienia z tą ciemnością, powiada Ojciec Święty Benedykt XVI. A jednak śmierć Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu, ma pewien przeciwny aspekt, całkowicie pozytywny, źródło pociechy i nadziei. I to jemu przyszło na myśl, że święty całun zachowuje się jako dokument fotograficzny. W tej chwili Ojciec Święty podszedł do grobu Pier Giorgio Frassatiego, tego świętego, o którym mówiono, że był to święty roześmiany, i modli się przed grobem błogosławionego Piotra Frassatiego. My również wspólnie możemy się modlić słowami, które są wypowiadane, gdy modlimy się do Pier Giorgia Frassatiego. Ta modlitwa jest modlitwą wielu osób, które proszą go: Boże nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassatiego radością spotkania z Chrystusem i życiem zgodnym wyznawaną przez niego wiarą w służbie ubogim, chorym. Za jego wstawiennictwem udziel także nam łaski wspinania się jak on szlakiem ewangelicznych błogosławieństw i naśladowania go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ta katedra
ma szczególne więc relikwie. Nawiedzana jest w ostatnim czasie na czas wystawienia publicznego do adoracji świętego płótna. Przybywa też wielu Polaków. Też udali się tam studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej wraz z ojcem Benedyktem Cisoniem, duszpasterzem naszej uczelni. O błogosławionym Frassatim, tak mówił święty Jan Paweł II. Jego życie normalnego młodego człowieka ukazuje, że można być świętym, przeżywając głęboko przyjaźń, ucząc się, uprawiając spot i służąc ubogim, trwając w stałej więzi z Panem Bogiem. Jak mogliśmy zauważyć, ten moment bycia w katedrze, gdzie znajduje się święte płótno, nie było żadnych przemów, cisza, ciemności. Właśnie dla wyobrażenia klimatu Wielkiej Soboty, ta najciemniejsza tajemnica wiary jest jednocześnie najbardziej świetlistym znakiem nadziei, która nie posiada granic. To właśnie Wielka Sobota, która tutaj jest reprezentowana przez to święte płótno. Jak powiedział Benedykt XVI, jest ziemią niczyją między śmiercią a zmartwychwstaniem. Ale tę ziemię niczyją wszedł ktoś. Jedyny, który przeszedł ją ze znakami swej męki za człowieka. Całun mówi nam dokładnie o tym momencie, daje świadectwo dokładnie tej jedynej i nieprzerwalnej przerwie w historii ludzkości i wszechświata, gdy Bóg w Jezusie Chrystusie dzielił nie tylko nasze umieranie, ale także nasze pozostawanie w śmierci. To najbardziej radykalna solidarność. W tym czasie, poza czasem, Jezus Chrystus wstąpił do piekieł. A co oznacza to wyrażenie? Oznacza ono, że Bóg, który stał się człowiekiem, doszedł do tego, iż wstąpił w skrajną i absolutną samotność człowieka, gdzie nie dochodzi żaden promień miłości, gdzie panuje całkowite opuszczenie bez jakiegokolwiek słowa otuchy. Jezus Chrystus, pozostając w śmierci, przekroczył bramę najwyższej samotności, by przewodzić również nam w tym przejściu razem z Nim. C'erano dei sacerdoti malati che non avevamo salutati, ma se mai troviamo oggi ci sono ancora meno. Ojciec Święty opuścił katedrę z lekkim wyprzedzeniem czasowym i udaje się na plac, gdzie będzie celebrowana dzisiejsza Eucharystia i odbędzie się kolejne spotkanie z wiernymi.
będzie to jedno z kilku spotkań, które są dzisiaj przewidziane w czasie pobytu Ojca Świętego w Turynie, w czasie jego pielgrzymki. Również jutro, jutrzejszy dzień będzie miał charakter wielu spotkań ekumenicznych. Ojciec Święty także, przybywając tutaj w Turynie, w Piemoncie, spotka się ze swoimi krewnymi. Krewnymi, albowiem jak pamiętamy, jego poprzednicy przybyli do Argentyny właśnie z Włoch. I tutaj z niektórymi krewnymi ma możliwość Ojciec Święty spotkania się właśnie dzisiaj. Jest nietypowa okazja, ale ta okazja właśnie dzisiaj następuje. W tej chwili Ojciec Święty podchodzi do wiernych zgromadzonych na placu Emanuele i wita się z nimi. Głównie, jak widzimy, w pierwszych rzędach są ludzie chorzy, starsi lub w jakikolwiek sposób dotknięci także cierpieniem. Ojciec Święty wrócił, można powiedzieć, do swoich rodzinnych stron. Wrócił jako papież i zapewne ci, którzy są jego krewnymi, dalszymi krewnymi, są dumni, że mogą w Piemoncie witać swojego krewnego. Warto także zauważyć, że w czasie tych ostatnich dni, albowiem w niedługim czasie, ta możliwość oddawania czci świętemu całunowi zostanie, że tak powiem, zamknięta, a więc w tych dniach przed pielgrzymką Ojca Świętego przebywa tutaj w Turynie także wielu Polaków, którzy przybyli, aby zaprosić młodzież włoską na spotkanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ta młodzież, która przybyła z Krakowa, już 19 czerwca uczestniczyła w Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity turyńskiego Cesare Nosili, a wigilię uroczystego przyjęcia Krzyża Światowych Dni Młodzieży ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. W Turynie również obecność swoją zapowiedzieli przedstawiciele oratoriów salezjańskich, diecezji turyńskiej, piemonckiej i innych rejonów Włoch, uczestnicze forum oratoriów włoskich z różnych krajów, inne grupy duszpasterzy młodzieżowych. Udział w tych obchodach delegacji z Krakowa będzie więc kolejną okazją, aby zaprosić młodzież na Światowe Dni Młodych w lipcu przyszłego roku. Zresztą spotkanie młodych przy całunie turyńskim i relikwiach świętego Jana Bosko to małe Światowe Dni Młodzieży, uważa arcybiskup Turynu Cesare Nosili. Na krzyżu Światowych Dni Młodzieży odbędą się spotkania, modlitwy i celebracje ukazujące, jak mówi wspomniany arcybiskup, o realiach życia współczesnego Kościoła. Natomiast w niedzielę 21 czerwca, czyli dzisiaj, Ojciec Święty także spotka się z salezjanami, spotka się z ich wszystkimi wychowankami, spotka się i skieruje do nich słowo. Jak wiemy, okazja jest szczególna, dwustulecie urodzin założyciela świętego Jana Bosko. Możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego tak wielu ludzi w tym wyjątkowym momencie wystawienia publicznego świętego płucna całunu turyńskiego, jak to jest nazwane, dlaczego tylu pragnie zobaczyć, to jest dla wielu ci, którzy byli wielkie przeżycie. Ci, którzy tam przebywają, widzą w tym całunie nie tylko ciemność, ale widzą także światło. Pielgrzymi w tym płótnie widzą nie tylko przegraną życia i miłości, co raczej zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Na tym płótnie, owszem, widzimy śmierć Jezusa, ale też dostrzegamy Jego zmartwychwstanie. Całun jest ikoną
napisaną krwią, krwią człowieka ubiczowanego, ukoronowanego cierniem, ukrzyżowanego i zranionego w prawy bok. Obraz odciśnięty na całunie jest obrazem człowieka umarłego, ale krew mówi o jego życiu. Każdy ślad krwi mówi o miłości i życiu. Ojcze Święty już Papa Mobile. Jak mówiliśmy, następnym punktem programu będzie celebracja na wspomnianym placu, gdzie znajdujemy się. Później Ojciec Święty odmówi na tym placu także modlitwę Anioł Pański, po czym Ojciec Święty będzie mógł spożyć obiad i przy stole z Franciszkiem, zgodnie z wolą Ojca Świętego, zasiądą więźniowie z tamtejszego zakładu karnego dla nieletnich, kilku imigrantów oraz bezdomni i rodzina Romów. Ojciec Święty chce w ten sposób dać wyraźny sygnał jego pochylania się nad ludźmi potrzebującymi i ubogimi. Ponieważ w tym momencie Ojciec Święty wyprzedza program co najmniej kilkadziesiąt minut, dlatego jego w tej chwili pobyt na placu jest transmitowany. Myślę, że my powrócimy tutaj do studia wtedy, kiedy będzie się rozpoczynała Eucharystia, bo w tym momencie nie są przewidziane jakieś szczególne momenty ważne, więc zechcemy się pożegnać z naszymi słuchaczami i widzami telewizji Trwam, aby móc później wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, aby wspólnie móc modlić się z Ojcem Świętym, aby też rozważać tajemnicę świętego całunu. Zapraszamy Państwa, byście Państwo trwali z nami, jak tylko Ojciec Święty przybędzie już tam, gdzie jest przewidziana celebracja Eucharystii. Ponownie się połączymy z Państwem i będziemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, modlitewnym wydarzeniu, gdzie celebrujemy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Każda niedziela jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A przypominam, Ojciec Święty dzisiaj przebywa w Turynie, dzisiaj, jutro Ojciec Święty jest obecny w Turynie. Okoliczności są bardzo ważne, oddanie czci świętemu całunowi oraz uczczenie 200-lecia urodzin założyciela ojców Salezjanów, świętego Jana Bosko. W tym momencie żegnamy się z Państwem i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.